błogosławiony ksiądz rektor Roman Sitko pochodzi z parafii w Czarnej Sędziszowskiej. Parafia ta została erygowana w roku 1598. Znajduje się w niedalekiej odległości od Rzeszowa, obecnie w województwie podkarpackim. Ta starożytna parafia została szczególnie doświadczona w czasie II wojny światowej, gdzie Niemcy zamknęli kościół parafialny, uczynili z niego magazyn. Ksiądz proboszcz musiał uciekać, a wierni gromadzili się w jednym z domów w Czarnej Sędziszowskiej. Gdy idzie o błogosławionego księdza Romana, to właśnie tam urodził się 30 marca 1880 roku. Przyszedł na świat jako siódme dziecko w rodzinie. Po 6 latach umiera mu mama. 3 lata później, w 1889, jego tato ponownie się żeni, aby zapewnić dzieciom opiekę. I zmienia miejsce zamieszkania. Od tego momentu Roman mieszka w Kamionce. To, co wspominają świadkowie tamtych wydarzeń, ma bardzo daleko do szkoły. Każdego dnia idzie 9 km w jedną stronę, aby dojść do szkoły w Czarnej Sędziszowskiej. Po kilku latach tej szkoły podstawowej Roman przenosi się do Sędziszowa, gdzie zamieszkuje u dorosłego już wówczas swojego brata, i wtedy te trudności znikają.